To, co najważniejsze dla nas, to to, że rozpoczynamy okres po pandemii od spotkania. Od spotkania w pięknym miejscu, od spotkania z pięknymi ludźmi i od spotkania z kulinariami, które są zawsze elementem towarzyszącym. Dobrym spotkaniem, dobrym rozmową, o tym mówił dzisiaj Robert Makłowicz. Wrocław jest też miastem szczególnym, jedno z największych miast polskich, które zupełnie zmieniło mieszkańców po 1945 roku. Jest znane ze swojej, w związku z tym, otwartości, wielokulturowości. Jest pięknym miastem bezsprzecznie. Miastem, które również poprzez swoją historię łączy Polskę z kilkoma innymi fragmentami Europy. Będą, jak już od ładnych paru lat, szparagi, zarówno w postaci białej, fioletowej, jak i zielonej. Będą truskawki, będą kiszonki, no to już można uznać, że niektóre z kiszonek są już gotowe do jedzenia, no ale trudno je nazwać daniami. Będą na bazie tego przygotowywane podczas pokazów dania. Oczywiście kulminacja festiwalu to dzień 4 czerwca. To zawsze było tak, że Europa na Widelcu odbywała się w weekend po 4 czerwca, czyli po rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Szczególnym świętem jest dzień, jeżeli ten 4 czerwca wypada w sobotę i możemy świętować dokładnie tego dnia. Ale ma Pani rację, Europa na Widelcu jest zbudowana całym cyklem wydarzeń. Od wydarzeń związanych z filmami o kulinariach, przez spotkania choćby w Browarze Mieszczańskim, gdzie możemy spróbować jedzenia bardziej food truckowego i skosztować piw z browarów rzemieślniczych, przez masę wrocławskich restauracji, które są w ten projekt zaangażowane. Cały jarmark świętojański jest też jarmarkiem, który tak naprawdę w pewnej mierze był dedykowany zawsze Europie na Widelcu. Myślę, że warto zapoznać się z programem tego wydarzenia. Wiem, że będzie obecny w wrocławskich mediach. Wiem, że będzie wisiał na portalu wrocław.pl. Zapraszam do tego, żeby cieszyć się przez cały czas trwania festiwalu, nie tylko 4 czerwca.